Izraelici wracają z wygnania babilońskiego, ale bynajmniej nie jest to wydarzenie triumfalne, nie jest to pasmo sukcesów. Wręcz przeciwnie, entuzjazm wyzwolenia tak naprawdę szybko opada i trzeba się zmierzyć z tą trudną rzeczywistością ekonomiczną i społeczną. Ci, którzy powrócili z wygnania babilońskiego, tak naprawdę mierzą się z biedą. Z trudnymi warunkami życia w tamtym czasie. A więc zmieniają się szybko priorytety. Najpierw należy się dorobić. I z tego powodu rozpoczęte prace nad odbudową świątyni zostają przerwane. I wtedy pojawia się prorok Ageusz, który właśnie przedstawia bożą perspektywę na tę całą sytuację. Mówi im tak. Cierpicie biedę właśnie dlatego, że nie budujecie świątyni, a nie odwrotnie. A więc zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem, czyli zreflektujcie się. Zobaczcie, że między waszym życiem społecznym, waszym życiem ekonomicznym, a życiem duchowym istnieje bezpośredni, bezpośredni związek. To od odbudowy i wznowienia kultu zależy tak naprawdę dobrobyt i wasza cała wasza przyszłość. Bóg nam ciągle przypomina, że człowiek w pierwszej kolejności powinien dbać o Jego chwałę. To jest Jego priorytet i główne zadanie. Wszystko inne będzie nam dodane. Modlimy się przecież codziennie. Święć się imię Twoje. I to jest pierwsze wezwanie tej modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus. To ma być dla nas najważniejsze. Chwała Boże. Jak świat światem, ludzie lubili cuda, szukali cudowności, zjawisk nadprzyrodzonych. Człowiek szuka tego, czego nie da się wyjaśnić: cudownych uzdrowień, wskrzeszeń. Ta ludzka ciekawość przenosi się także na naszą biznes. Lubimy oglądać iluzjonistę, który przecina kobietę na pół, a potem składa ją w całość. Lubimy patrzeć na wysiłki akrobatów czy ludzi posiadających nietypowe zdolności. Przykładowo, kiedy oglądamy występ iluzjonisty, jesteśmy świadomi tego, że to zwykłe oszustwo. Ktoś nas wprowadza w błąd, umiejętnie odwraca od siebie uwagę, a potem nas zaskakuje. Ale wtedy chcemy być oszukiwani i zaskakiwani. Dlatego jesteśmy gotowi wydać nawet duże pieniądze na bilet do cyrku. To jeszcze nic złego. Gorzej, jeśli ludzie ciężko chorzy, zamiast leczyć się u lekarzy, szukają pomocy. Szarlatanów idą do znachora, wróżki czy do bioenergoterapeuty, choć to, co im proponuje, albo jest perfidnym oszustwem, albo jest zwyczajnie związane z okultyzmem albo jednym i drugim. Dziś Słowo Boże przytacza nam historię Heroda, który traktował Jezusa jak cyrkową atrakcję. Który nie tylko może zabawić, gawieć, ale i uzdrowić. Ale Herod nie tylko był ciekawy Jezusa i plotek o nim, ale zaniepokoił się tą sytuacją, obawiał się Jezusa. Zróbmy małą analizę tego, co mogło powodować u niego ten, u niego ten niepokój, o którym pisze dosyć jasno. Łukasz. Być może bał się osądu swojego złego postępowania, postępowania i dlatego Jezus był dla niego niewygodny. Może bał się, że Jezus mu po prostu zagrozi, odbierze tron, zechce władać narodem. Może obawiał się tajemnych mocy, którymi w jego mniemaniu działał Jezus. A człowiek zwykle obawia się tego, czego nie zna. Może nie umiał sobie wytłumaczyć pogłosek, które krążyły na temat Jezusa. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków wstał. A Herod mówił, Ja nakazałem ściąć. Któż więc jest tym, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Czego to słowo nas uczy? Jezusa nie wolno nam traktować przedmiotowo, jak magika, który ma nas zabawić, zająć i zaciekawić, bo On stał się przyczyną naszego zbawienia. Nie wolno go też traktować, jak rybki spełniającej nasze życzenia, bo Bóg jest całkowicie wolny w swoich decyzjach. Nie powinniśmy się też go bać, bo mimo, że przyjdzie jako sędzia, to jest też Bogiem miłosiernym i kochającym każdego. Nie wolno nam też zapominać, że to On jest sensem, treścią. Fundamentem, refrenem całego naszego życia. Myślenie magiczne grozi także naszej wierze. Ilu to ludzi szuka cudowności i sensacji, zamiast zwyczajnego spotkania z Bogiem na modlitwie? Ilu szuka cudownych źródełek i magicznych drzew? Nie możemy także wiary kościoła, kapłanów. Papieża traktować jak cyrkowej atrakcji, która ma nas zabawić i zaintrygować, której trochę się boimy, która trochę nas zaciekawia, a trochę się z niej śmiejemy. Patrząc na antyprzykład, na Heroda, zastanów się dziś, jak podchodzisz do spraw wiary i jak traktujesz Jezusa. Jak traktujesz ludzi kościoła? Kościoła, który także i Ty tworzysz. On jest drogą i prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca inną drogą niż poprzez, poprzez znajomość i relacje z Jezusem. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.